Siemaneczko, siemaneczko, witam w nowym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że zdrówko i samopoczucie Wam dopisuje. Pomyślałam, że odezwę się w takim luźnym vlogu, bo tak dzisiaj przeglądałam komentarze, które tam dochodziły i zobaczyłam, że no już jakiś czas nie dodawaliśmy takich luźnych vlogów, tylko głównie były to filmy takie, wiecie, statyczne, gdzie przedstawiamy jakiś temat, więc stwierdziłam, że odezwę się do Was przed pracą, bo za jakieś pół godziny muszę wyjść, dopijam jeszcze moją herbatkę, jestem w domu sama z tego względu, że Paweł jest w pracy i dzisiaj się mijamy, bo on kończy chyba po godzinie 16 czy 17, a ja wychodzę niedługo, także dzisiaj się niestety, ale cały dzień nie widzimy. I z bólem serca muszę stwierdzić, że po powrocie do pracy niestety tak wyglądają nasze dni. I powiem Wam szczerze, że ten mijający tydzień, to nie wiem, tak na dobrą sprawę może widzieliśmy się tylko kilka godzin, ale mam nadzieję, że sytuacja się ustatkuje, jakoś unormuje i wróci do normy i będziemy mogli spędzać ze sobą troszeczkę więcej czasu, bo wiecie, tak trochę ciężko jest wrócić do normalności takiej, jeżeli chodzi o pracę, gdy utknęliśmy na początku w Polsce, byliśmy cały czas ze sobą, później wróciliśmy do Norwegii, też byliśmy na kwarantannie przez jakiś czas, 24 godziny ze sobą i powiem Wam szczerze, że tak trochę brakuje tego bycia razem, no ale są rzeczy na chwilę obecną ważne i ważniejsze. Wiadomo, że do pracy musimy chodzić. Dlaczego się tak mijamy? Możecie zapytać, a to dlatego, że jeszcze troszeczkę osób jest na tak zwanym, po polsku będę mówiła, postojowym. Czyli nie wróciły jeszcze do pracy z uwagi na panującą sytuację. Jest troszeczkę mniej ludzi w naszych miejscach pracy. I te grafiki są niestety tak ustalane, że no jest jak jest, ale najważniejsze, że mamy pracę, że chodzimy, że możemy, wiecie, spać, że tak powiem, spokojnie i nie narzekam. Chociaż przed chwilą mogło to tak zabrzmieć, ale naprawdę nie narzekam, bo wiem, że są osoby w gorszej sytuacji niż my. Więc włosy mi jeszcze schną, jakby się ktoś zastanawiał, bo mogą wyglądać tak trochę dziwnie. I wiecie co? Przyszłam tak na luzaku, bo nie wiem jak ugryźć temat. Chciałabym ogólnie powiedzieć Wam o moich odczuciach odnośnie właśnie nagrywania filmów tutaj na kanał, odnośnie tematyki norweskiej, ale niestety przez panującą na świecie sytuację ta tematyka norweska, którą chcielibyśmy poruszać, którą chcielibyśmy Wam pokazywać, ogólnie tutaj życie, niestety, ale jest dość mocno okrojona przez właśnie sytuację. My nie ruszamy się zbytnio z domu, jedyne co wychodzimy, to wychodzimy do pracy i tak jak wiecie, już w poprzednim filmie Wam mówiłam, także odsyłam. No, praca nasza wymaga kontaktu z wieloma osobami, także po pracy po prostu się, że tak powiem, nie wybieramy gdzieś tam dalej, chociaż w planach mamy już jakieś tam, wiecie, wyjścia czy gdzieś dalej do parku, pojechanie i tak odetchnięcie, bo sytuacja już się tutaj normuje. W każdym razie nie chcieliśmy i nie chcemy, słuchajcie, nagrywać filmów takich stricte informujących i podających takie suche fakty odnośnie tego, co się dzieje w danej chwili, czy można już wychodzić, czy nie można, ile czasu trwa kwarantanna i jakie są obostrzenia, co się zmienia, bo to wszystko możecie znaleźć na stronach urzędowych, naprawdę, na stronach jakiejkolwiek gazety byście nie weszli, internetowej, czy też nawet takich normalnych, papierowych, wszędzie te informacje są dostępne, są w języku angielskim, w języku polskim. I naprawdę te informacje możecie znaleźć dosłownie w sekundę, wchodząc po prostu do internetu. My nie chcemy czegoś takiego robić i w gruncie rzeczy dlatego też troszeczkę jest mniej filmów na kanale, bo sami widzicie, że mijamy się, wychodzimy jedynie praktycznie do pracy, zakupy robimy to jedynie spożywcze, jak coś nam trzeba więcej, to robimy online. Staramy się jakoś tak, wiecie, jednak minimalizować ten kontakt z ludźmi, pomimo tego, że w pracy po prostu bardzo wiele osób spotykamy. A filmy takie, że siedzimy w domu, chociaż teraz taki nagrywam, ale to wiecie, tak chciałam po prostu od serducha z Wami pogadać,
no to nam się znudziły, powiem wam, i jesteśmy zmęczeni po prostu nagrywaniem w domu. Wiem, że moglibyśmy gdzieś wyjść, na przykład, nie wiem, na jakiś tutaj skwerek koło nas, ale o czym mielibyśmy wam opowiadać tak naprawdę? U nas dzieje się to samo, co u wszystkich, a gadanie po raz setny tego, że no nie jest dobrze i sytuacja nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie chcieli, nikomu po prostu nie pomoże. A tak jak powiedziałam przed chwilą, nagrywanie filmu z takimi suchymi informacjami, raz, że nam się nie widzi, dwa, że trzeba się do tych filmów naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze przygotować, bo wystarczy, że gdzieś tam jedno słowo powiemy tak jakby nie tak i kontekst całej tej wypowiedzi się zmienia, także chcemy tego uniknąć i nie chcemy po prostu powielać, wiecie, kolejny raz tematów, które są o tak na pstryknięcie palca w sieci i po prostu te nasze filmy takie informacyjne nic by nie wniosły, tyle. A druga sprawa jest taka, że na przykład jeżeli nagrywam dzisiaj film i bym wam powiedziała o czymś, na przykład, nie wiem, że jakieś tam obostrzenia się zmieniły, to w momencie, kiedy ten film byśmy opublikowali, bo często jest tak, że nagramy film i zanim Paweł go zmontuje, musi znaleźć, wiecie, chwilę, to też nie jest tak, że staramy się puszczać na drugi dzień, ale nie zawsze tak wychodzi, a czasami jest po prostu tak, że coś się wydarzy danego dnia, a na drugi dzień są już jakieś zmiany i też dostawaliśmy kilka razy komentarze, że to, co mówimy, to nie jest prawda, bo coś tam oni znaleźli, jakiś widz znalazł w necie coś tam innego, że już coś się zmieniło. Także tak to wygląda i po prostu szczerze, tak naprawdę z ręką na sercu, nie chce mi się szarpać w komentarzach, nie chce mi się wyjaśniać, że tak, że się zmieniło, ale jak nagrywałam ten film, to sytuacja była taka, jak opisuję. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy już tematów takich, tych wirusowych i tych pandemicznych po prostu poruszać. Skupimy się na wróceniu do takiego trybu pracy i ogarnięciu tutaj naszego takiego życia osobistego, bo troszeczkę się jednak przez tą całą sytuację i u nas pozmieniało. I mamy nadzieję, że jakoś sytuacja się unormuje troszeczkę, tak jak powiedziałam, z naszą pracą i będziemy mogli wrócić do gdzieś tam jakichś wycieczek, bo po Norwegii niby możemy podróżować, ale raz też, że to środkami transportu, chyba że gdzieś tam właśnie z naszym znajomym Piotrkiem byśmy się umówili, ale też niezbyt chcemy narażać na kontakt się z nim z tego względu, no że jednak no mamy kontakt z bardzo naprawdę dużą ilością osób i wiecie, nie wiadomo, nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Ale już nam się też marzy pojechanie gdzieś dalej, wyjechanie gdzieś za Oslo, odetchnięcie i ja, brzydko mówiąc, żygam po prostu tymi wszystkimi wiadomościami, tymi wszystkimi informacjami, po prostu gdzie nie wejdę, tam wałkują cały czas ten sam temat, co dosłownie godzinę są jakieś aktualizacje, ile nowych osób jest chorych, jakieś straszenie, pisanie artykułów na zasadzie zastraszania. Ja mam po prostu tego dosyć, nie chcę przykładać do tego cegiełki i tak z Pawłem stwierdziliśmy, że ten film, który wyszedł ostatnio, to będzie taki film, mniej więcej, wiecie, pogadałam, poinformowałam mniej więcej, jak sytuacja tutaj wygląda, jak się coś będzie takiego naprawdę działo, spektakularnego, albo nie wiem, wyjdziemy sobie może do centrum, jakoś pojedziemy, pokażemy wam, jak tam restauracje na przykład działają, czy coś, to takie vlogi. Tak, ale nie będziemy, wiecie, wałkować tego tematu, bo po prostu mam go dość, szczerze. Tak naprawdę mam dość. Wiem, że większość z was też ma takie podejście, bo też do nas piszecie. A propos pisania, to, że filmów jest trochę mniej na kanale, to nie oznacza, że leniuchujemy, ale cały czas mamy kontakt z wami, bo naprawdę w przeciągu każdego dnia przychodzi do nas po kilkanaście wiadomości, czy to maile, czy na Messengerze, właśnie z pytaniami, tak jak wam mówiłam w ostatnim filmie, odnośnie tego, czy można przyjechać, czy ktoś tam może przyjechać, opisujecie nam swoją sytuację życiową i to są naprawdę bardzo długie wiadomości, bardzo trudne wiadomości, z tego względu, że ciężko na nie odpowiedzieć jednoznacznie i naprawdę staramy się pomóc, także też to wymaga od nas trochę czasu, żeby usiąść, poświęcić chwilę na ogarnięcie sytuacji, przeczytanie, sprawdzenie jakichś tam informacji, bo my też wszystkiego nie wiemy.
Także cały czas mimo wszystko w tym temacie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to się wszystko niedługo skończy. Ja dopiję herbatkę i pewnie będę się zbierała powoli do pracy, ale jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, bo mamy dla Was w sumie taką małą niespodziankę, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zapraszam. No dobra, to co z tą niespodzianką? Więc jakiś czas temu odezwała się do nas firma Labilab, tak jak widzicie tutaj na tej kopercie, i zaproponowała nam współpracę w takim sensie, że mogliśmy wybrać sobie z ich strony jeden produkt, który nam wysłali, który właśnie niedawno otrzymaliśmy. Mamy 10% zniżki na produkty właśnie z ich strony, na hasło Posypano. Wszystko będziecie mieli w opisie, także możecie sobie zajrzeć na ich stronę, też Wam podlinkujemy. Czym zajmuje się firma Labilab, bo może się zastanawiacie? Otóż firma Labilab zajmuje się wspomnieniami i zdjęciami. Mieliśmy do wyboru kilka opcji, bo są różnego rodzaju właśnie takie fotoalbumy, można sobie też tam wydrukować takie zwykłe zdjęcia. Ogólnie dużo jest opcji, są też różne okładki, różne wersje kolorystyczne, także możecie sobie zerknąć, tak jak mówiłam, skorzystać z naszego kodu. Wszystko będzie w opisie, bo kod będzie ważny dłuższy czas, także nie jest tak, że po publikacji tego filmu będziecie mieli, nie wiem, dzień tylko na skorzystanie, tylko myślę, że miesiąc, to tak na spokojnie. Tak jak widzicie, my wybraliśmy sobie taką zieloną i okładkę i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki mini album z naszymi zdjęciami tutaj z Norwegii. Także przykładowe na przykład fotki Wam pokażę, bo jest tego sporo. Także stwierdziliśmy, że sobie coś takiego zrobimy i myślę, że to jest fajna opcja, nawet na prezent komuś. Także jeżeli macie ochotę nawet, nie wiem, sobie zrobić, bądź właśnie tak jak mówię, zrobić komuś prezent, to serdecznie polecamy, naprawdę. Jesteśmy bardzo zadowoleni i pomimo tego, że poczta działa różnie, bo no, jeżeli chodzi o przesyłki tutaj do nas, to sprawa jest dość ciężka, ale powiem Wam, że bardzo szybko przyszła nam ta książka i tak. I mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli sobie coś tam, wiecie, współpracę podjąć z tą firmą, bo jesteśmy zadowoleni. Więc tyle. Zapraszam do opisu i wpadajcie i korzystajcie. Dajcie znać, czy coś tam sobie wyhaczyliście i czy skorzystaliście z naszego kodu. Siemka, doszedłem właśnie do tego momentu, gdzie Sylwia kończy pokazywać Wam tą książkę zbudowaną ze zdjęć i tak przypomniałem sobie, że ja się w ogóle w tych vlogach nie pokazuję, tylko siedzę tutaj, trzaskam, montuję i może niektórzy z Was mają mi to za złe, tak, że Paweł nagle przestał pokazywać się we vlogach, że może nie lubię swoich widzów, tak, że może Was nie lubię, że obraziłem się czy coś. Nie, po prostu mam dużo pracy zawodowej, mam dużo pracy, która jest związana z kanałem YouTube, z filmami, które się ostatnio pojawiły, które właśnie montuję w tym momencie. Są też rzeczy, o których nie mogę tutaj na YouTubie powiedzieć, nie mogę się pochwalić. Tu z tyłu widzicie mniej więcej jeden z kolejnych moich projektów, to jest logo takie zbudowane, które już dotyczy typowo Posypano, tak? Posypano Films. Zajmuję się też troszkę dorabianiem rzeczy do naszego YouTube'a, do YouTube'a Sylwii, czyli w sumie dwóch kanałów, Próchwie Życie i Posypano. Tak jak możecie tutaj zobaczyć, różne ikonki pojawiające się, tak? Facebook, Instagram, jakiś banerek, który zachęca do subskrybowania, także w tym momencie zobaczycie, tu Wam zamontuję elegancko. Więc tak w ramach wyjaśnienia wpadłem tylko na chwilkę, żeby wyjaśnić Wam, że także za Wami tęsknię za nagrywanie filmów dla Was i będę starał się to robić jak najczęściej, jeżeli zacznę znajdować trochę więcej wolnego czasu, poza oczywiście montowaniem, żeby stanąć właśnie czy siąść, tak jak w tym momencie po tej stronie kamery. Teraz szybko po powrocie z pracy przejrzałem materiał, troszkę zmontowałem dla Sylwii, żeby jak najszybciej ten film mógł na YouTube'a wskoczyć, żebyście mogli go jak najszybciej obejrzeć. Za chwilkę jeszcze kilka skiknięć do kuchni, robię mocną kawkę, kończę tego vloga i mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie go na YouTubku, więc oczekujcie.
chciałam się z wami w zasadzie już pożegnać, bo tak jak na pewno widać po mnie, jest już dość późna godzina. Wróciłam niedawno z pracy. Mamy na zegarze, nie wiem, 24 zaraz, także jutro od rana też działamy, więc skakuję pod prysznic, może jeszcze jakaś herbatka na zakończenie tego dnia i uciekamy spać. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami tych kilkanaście minut, bo tak mi się wydaje, że tyle ten vlog będzie trwał. Wiem, że Paweł się też do was odzywał, także też myślę, że fajnie. I że będziecie się cieszyć, że go zobaczyliście, bo troszeczkę go mniej w filmach, ale z tego, co mi mówił, to się wam wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, dlaczego głównie ja staję przed kamerą. Mam nadzieję jeszcze raz, że u was wszystko w porządku, trzymajcie się, pozdrawiamy, przesyłamy całusy i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Na razie!